Cześć. Mamy przełom. Podpisano Data Privacy Framework. W czym mi to pomoże? Jakie formalności mogę załatwić z elektronicznym dowodem osobistym i czy Łokik skontroluje zgodność z RODO? W skrócie, zapraszam Cię na przegląd najważniejszych RODO aktualności z lipca 2023 roku. Gotowi? No to czas na RODO. No właśnie, ale to już było. Mieliśmy już przecież dwa programy ułatwiające transferowanie danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, były to Safe Harbor, czyli Bezpieczna Przystań, i Privacy Shield, czyli Tarcza Prywatności. Wszystkie te programy upadły w wyniku działalności słynnego proprywatnościowego aktywisty pana Maxa Schremsa. Max Schrems podważał wiarygodność amerykańskich deklaracji o niestosowaniu inwigilacji względem przekazywanych do USA danych należących do Europejczyków. Szczególnie po rewelacyjnych doniesieniach byłego pracownika rządowej amerykańskiej agencji NSA, pana Edwarda Snowdena. Czy Max Schrems miał rację? Pewnie tak. Czy to oznacza, że takiej inwigilacji nie uświadczymy ze strony unijnych państw takich jak Polska czy Francja? Pewnie nie. Ale to już temat na zupełnie inną historię. Wracając do meritum. 10 lipca 2023 roku Komisja Europejska przyjęła, cytuję, decyzję stwierdzającą adekwatność ochrony w odniesieniu do ram ochrony danych UE USA, czyli w skrócie, do trzech razy sztuka i poprzednie mechanizmy ułatwiające transfery danych do Stanów Zjednoczonych, czyli Safe Harbor i Privacy Shield, o których mówiłem, zostały zastąpione kolejnym mechanizmem Privacy Framework. No dobrze, ale co to oznacza dla Ciebie i Twojej organizacji w praktyce? Znacznie łatwiej i na znacznie mniejszych ryzykach prawnych możesz przekazywać dane osobowe do Stanów Zjednoczonych. Co prawda wprowadzenie nowego Privacy Framework nie zwolni Cię z obowiązku przeprowadzenia tak zwanej TIA, czyli Transfer Impact Assessment, ale cały proces będzie znacznie, znacznie prostszy. W bardzo dużym uproszczeniu, bo na szczegółowy poradnik na naszym kanale przyjdzie jeszcze czas, a więc w dużym uproszczeniu wystarczy, że dana amerykańska firma, z którą chcesz współpracować znajduje się na aktywnej liście zaufanych podmiotów prowadzonej przez amerykański Departament Handlu. Listę znajdziesz na stronie internetowej dataprivacyframework.gov w zakładce Data Privacy Framework List przy próbie odnalezienia Twojego amerykańskiego kontrahenta możesz oczywiście skorzystać z prostej wyszukiwarki, czy bardziej zaawansowanych filtrów. Możesz teraz sobie pomyśleć. E, tam, ta sprawa mnie nie dotyczy. Jestem niewielką firmą czy urzędem i nie prowadzę działalności na obszarze Stanów Zjednoczonych, więc nie przekazuję tam żadnych danych. Hmm. Czy aby na pewno? Zwróć uwagę, że na rynku funkcjonuje cała masa bardzo popularnych amerykańskich narzędzi, usług, z których korzystanie może wiązać się z transferem danych do USA. Że wspomnę tylko o serwerach AWS, Amazonu czy Google Cloud, albo o popularnych aplikacjach wspomagających organizacje takie jak Pipedrive, Asana, Jira czy Google Workspace, albo o narzędziach do analityki ruchu na stronie internetowej takiej, takich jak Google Analytics. Brzmi znajomo, prawda? Także jak widzisz, decyzja Komisji Europejskiej ma bardzo duży wpływ na ogromną część biznesu i instytucji działających w Polsce. I na szczęście, jest to wpływ pozytywny, znacznie minimalizujący ryzyka prawne. Przynajmniej do czasu aż powróci on. od jutra we wszystkich miejscach z drobnymi tylko wyjątkami będzie można się posługiwać aplikacją mObywatel. Zastanawialiście się kiedyś czy jest sposób na zastąpienie tradycyjnego dowodu osobistego czymś bardziej nowoczesnym? Poznaj mObywatel 2.0, czyli aplikację, która odmieni sposób w jaki postrzegamy nasze dokumenty. Od teraz nie musisz nosić ze sobą tradycyjnego dowodu, wystarczy M-Dowód w aplikacji M-Obywatel w najnowszej odsłonie 2.0. Chociaż M-Dowód różni się nieco od standardowego dokumentu, możesz go używać niemal wszędzie. W urzędach u notariusza, zawierając umowy, ale też na przykład wypożyczając samochód czy sprzęt sportowy. Co jeszcze daje Ci M-Obywatel w nowej odsłonie 2.0 znacznie uprości weryfikację tożsamości. Teraz wystarczy tylko zeskanowanie kodu QR. I gotowe. Masz już pewność, że Jan Kowalski, któremu wynajmujesz mieszkanie czy miejsce garażowe, to faktycznie ten Jan Kowalski. Najnowsza wersja aplikacji jest już dostępna do pobrania na najpopularniejszych platformach Google Play i App Store. Jeżeli masz starszą wersję, nie martw się, zaktualizuje się sama. Ale M. Um, obywatel w wersji 2.0 to nie tylko M. Dowód. Poznaj też inne funkcje, które uczynią nasze życie łatwiejszym. Chcesz sprawdzić stan techniczny autobusu przed wycieczką dzieci? mobywatel e 2.0. Potrzebujesz zalogować się do e-urzędów, zgłosić naruszenie środowiskowe, czy szybko opłacić podatek albo inną mm, opłatę? m obywatel 20. A to tylko początek. Wkrótce więcej funkcji, które uczynią nasze codzienne życie jeszcze łatwiejszymi i bezpieczniejszymi. Że wspomnę tylko o możliwości zastrzegania numeru PESEL, korzystania z elektronicznych listów poleconych, zarządzanie pełnomocnictwami, sprawdzania kondycji technicznej pojazdu i wiarygodności sprzedawcy tego pojazdu, rezerwacji wizyt w ZUS online czy zgłaszania utraty dowodu osobistego. Przyznam szczerze, że już nie mogę się doczekać szczególnie elektronicznego listu poleconego i możliwości zastrzegania numerów PESE. Uff, zabrzmiało to trochę jak reklama rządowej aplikacji, prawda? A to nie jest materiał sponsorowany. Powiem coś niepopularnego i niespotykanego w naszym kraju. W jednym zdaniu pochwalę obydwie ekipy rządzące. E, wielkie dzięki dla poprzedniej ekipy za rozpoczęcie żmudnego procesu cyfryzacji, a dla obecnej za jego rozwinięcie i za M Obywatela 2.0. Dzięki waszej pracy jesteśmy w końcu największym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadził cyfrowy dokument tożsamości. Super. Tak, trzymać. Ale żeby nie było tak słodko i cukierkowo. W tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu. nawet dwie łyżki. Jestem Polakiem, żyję w Polsce, no to sobie troszeczkę ponarzekam. Po pierwsze, już na samym starcie aplikacji M-Obywatel 2.0 użytkownicy zgłaszali liczne problemy techniczne, szczególnie użytkownicy telefonów z nadgryzionym jabłuszkiem. Problemem ponoć było gigantyczne zainteresowanie aplikacją, w krótkim czasie pobrały ją miliony użytkowników. OK, wybaczam, jestem w stanie zrozumieć, zwłaszcza że aktualnie aplikacja działa bez zarzutu na zdecydowanej większości urządzeń. Tym co mnie bardziej niepokoi jest niestety co innego. Teoretycznie z e-dowodów w M-Obywatelu 2.0 możemy skorzystać niemal wszędzie. W urzędach, u notariusza, zawierając umowy, czy wypożyczając samochód albo sprzęt sportowy. A jak to wygląda w praktyce? Zadałem pytanie o honorowanie dowodu z M. Obywatela jednemu z warszawskich notariuszy, przed którym zawierałem ostatni akt notarialny. Notariusz odparł z rozbrajającą szczerością, że, cytuję, zgodnie z wytycznymi Izby Notarialnej i tak będziemy wymagać tradycyjnych dowodów tożsamości. Plastik to plastik. Zapytałem o to na LinkedInie ministra cyfryzacji pana Janusza Cieszyńskiego. Otrzymałem odpowiedź: cytuję, Równie dobrze mogliby nawoływać do nieprzestrzegania limitów prędkości. Panie ministrze, trzymam za słowo. Mam nadzieję, że teoria wszechstronnej użyteczności e dowodu osobistego nie będzie się rozjeżdżać z praktyką. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystarczy, że ukradną twoje dane. Przechodzimy do newsa numer 3. Czy UOKiK skontroluje zgodność z RODO? Decyzje podejmowane na poziomie europejskim mogą wpływać na krajowe podwórko. Polski Urząd Antymonopolowy UOKiK jest tego doskonałym przykładem. Ale po kolei. Facebook w swoim regulaminie uzależniał możliwość korzystania z tej platformy od tego, czy użytkownicy umożliwią przetwarzanie ich danych pochodzących z innych źródeł, tak zwane dane off Facebook. Co w tym złego? Przecież mój portal, moje zasady. Teoretycznie tak, ale w praktyce. Po pierwsze. Taka praktyka może naruszać RODO, szczególnie jeżeli dochodzi do przetwarzania za pośrednictwem Facebooka szczególnych kategorii danych, czyli tak zwanych danych wrażliwych. Po drugie, wreszcie, Facebook nie jest pierwszą lepszą stroną internetową. To gigantyczny portal z gigantyczną liczbą użytkowników, więc pokus do nadużywania swojej monopolistycznej pozycji jest tutaj całkiem dużo. Takie zapisy regulaminu Facebooka nie spodobały się niemieckiemu federalnemu urzędowi do spraw ochrony konkurencji. Czyli odpowiednikowi polskiego ułokiku. W 2019 roku niemiecki urząd zakazał Facebookowi stosowania tego typu klauzul w regulaminach. To oczywiście nie spodobało się z kolei Facebookowi, który zaskarżył tę decyzję, i finalnie sprawa wylądowała przed CUE, czyli Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tutaj dochodzimy do finału tej historii. W swoim wyroku z dnia 4 lipca 2023 roku TSUE uznał, że niemiecki urząd antymonopolowy postąpił prawidłowo, sięgając po przepisy RODO, żeby wykazać nadużycie pozycji dominującej mety na rynku internetowych sieci społecznościowych. A jakie ma to przełożenie na nasze polskie podwórko? Według Polskiego Urzędu Antymonopolowego, czyli ułokiku, jest to ważny i pozytywny sygnał zmian w egzekwowaniu prawa konkurencji wobec internetowych gigantów. Urzędnicy, nie bez racji, stwierdzają, że, cytuję, duże zbiory danych stanowią jedną z kluczowych barier wejścia i ekspansji, które uniemożliwiają nowym przedsiębiorcom wejście i skuteczne konkurowanie na rynkach. Cyfrowych. Dlatego przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzają, że mają zamiar skorzystać z zielonego światła, jakie CUE dał organom antymonopolowym, na stwierdzanie naruszeń przepisów RODO. A jakie ma to znaczenie dla Ciebie i Twojej organizacji? Pamiętaj, że jeżeli Ułokik zapowie kontrolę w Twojej firmie, to kontrolerzy mogą sprawdzić również Twoją zgodność z RODO. Przykłady: Proszę bardzo, sprawa z ostatnich tygodni będąca na styku RODO i Ochrony Praw Konsumentów. Pewna firma zajmująca się telemarketingiem wydzwaniała na ogromną skalę do ludzi reklamując usługi z zakresu fotowoltaiki, oczywiście bez ich zgody. Prezes UOKiK otrzymał gigantyczną ilość skarg od konsumentów, którzy uskarżali się na uciążliwe i niechciane połączenie. Potwierdzam, sam przeszedłem co najmniej kilka rozmów ze sprzedawcami tej firmy. Nie dość, że dzwonili do mnie o przeróżnych porach dnia, włączając weekendy, to jeszcze robili to za pośrednictwem botów. A te z kolei w żywe oczy kłamały mi, że wcale robotami nie są, tylko cytuję: można odnieść takie wrażenie, bo codziennie jako konsultant wykonuje dziesiątki takich rozmów. Doszło nawet do tego, że robot, żeby dodatkowo uwiarygodnić swoje ludzkie pochodzenie, na początku rozmowy kaszlał. Jako wisienkę na torcie dodam, że roboty kłamały również w innej sprawie. Zawyżałem mianowicie wartość dotacji, jaką rzekomo można było otrzymać, zamawiając ich usługę. Te wszystkie niezgodne z prawem działania doprowadziły do tego, że Ułokik nałożył na tę firmę konkretną karę w wysokości prawie 1,5 miliona złotych. I tutaj krótka, jednominutowa autopromocja z naszej strony. W monitorowaniu zgodności z RODO Twojej organizacji super pomocnym narzędziem jest SODO, czyli nasz autorski system do zarządzania ochroną danych osobowych. Za pomocą SODO przeprowadzisz ocenę ryzyka, audyty, wdrożysz dokumentację RODO, przeszkolisz zespół, nadasz mu upoważnienia, będziesz ewidencjonować naruszenia, prawa osób, wprowadzić rejestry RCP i RKCP i wiele innych. Całość podana jest w bardzo przystępnej i prostej do wdrożenia w formie. Nie tylko jako aplikacja przeglądarkowa, ale i pierwsza w Polsce aplikacja mobilna do zarządzania RODO. Dostępna zarówno na iOS-a, jak i Androida. Dołącz do ponad 40 tysięcy użytkowników SODO i zacznij budować skuteczny, zautomatyzowany i rozliczalny system ochrony danych osobowych. Nie musisz kupować kota w worku, możesz skorzystać z bezpłatnej wersji Start. Więcej informacji o naszym systemie razem z możliwością bezpośredniego założenia konta znajdziesz na naszej stronie internetowej www.sodo.com.pl. Linki widzisz teraz na ekranie, znajdziesz go oczywiście również na dole w opisie. Odcinka. Podsumowując, po pierwsze, dobre wieści: możesz już łatwiej przekazywać dane osobowe do Stanów Zjednoczonych. Po drugie, kolejne dobre wieści: możesz schować plastikowy dowód osobisty głęboko do szuflady i przerzucić się na M-Dowód w swoim smartfonie. Po trzecie, pamiętaj, że również Ułokik może sprawdzić Twoją zgodność z RODO. Po czwarte, Koniecznie podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami z rozmów z konsultantami od fotowoltaiki. Czy również Ciebie nękali i wprowadzali w błąd? A po piąte, po piąte jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał. Tutaj masz przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze rady aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. A jeśli będziesz mieć jakieś pytania czy wątpliwości, pisz do nas albo dzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie odcinka. Pomożemy!